stary, szary ninja, go nie było z takim długim mieczem, na pewno. Tak, szarego ninja jeszcze nie było. O nie, pojawił się ten silny, Pudzian. Pudzian jest, widzę. Ulta na Pudziana. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wojowniczych Żółwie Ninja. Jak widzicie, moi kochani, nie mam już wąsa, ogoliłem go, więc jeżeli uważacie, że lepiej wygląda bez wąsa, stawcie łapeczkę w górę. I jeżeli jesteście nowi na kanale, subskrybujcie kanał, a my lecimy z kolejnym odcinkiem. Jest oczywiście ze mną Szaku, siema. Siema, witam. I sprawdźmy, co mamy do zrobienia. Pierwszego bossa pokonaliśmy, drugiego też, trzeciego też, czwartego też, więc lecimy z piątym epizodem. Let's go! Okej! I gdzie my jesteśmy? Przy jakimś banku? Oj, będzie napad na bank, ewidentnie. Aha, tutaj Channel 6 już żeśmy obronili przed złoczyńcami w poprzednim odcineczku. Zobaczymy, co nas czeka. Pojedź do City Muzeum, więc idziemy do muzeum jednak, stary. Potężny, pokaźny budynek, wchodzimy. Dobra, od razu stary atak! Zapomniałem żółwiego... Kto to jest, stary, kto to jest? Patrz, dinozaur! Widzę, zapomniałem żółwiego ninja zmienić. O, ma tarczę! Co jest, dawaj go, kolejny leci. Ile ich jest? Nowe mopki. W końcu! Bomba, leży. Stary, to jest jakieś muzeum dinozaurów, ewidentnie. Dokładnie tak, tutaj go już klepię. Byk. Porobiony. Dobra, dostał, leży. Kolejny się pojawił. Widzę. Dobra, zbieraj pizzę, na ziemi często leży, pamiętaj o niej. Mam ulti. I kobrotek, nice. Wyjaśniony. Dobra. Padli. Cyk, go! Jesteśmy przy kolejnym checkpoincie. Jestem mega ciekawy, co nas tutaj czeka. Okej, musimy coś zebrać, stary. Widziałeś? No, cztery kolory były zgaszone, a muszą się świecić na zielono. Wygląda na to, że musisz wprowadzić kod. Te symbole muszą być ważne. Musimy odgadnąć kod, stary. Mamy gościa z... Jak on wygląda? Co to jest? W zbroi. To jest jakiś rycerz. Tutaj potem mamy jakiegoś ninja albo jakąś mumię. Tyranozaurusa Rexa oraz mieczyk. Tyranozaurus Rex jest tutaj, hop. No dobra, ale tu nie ma tej... Nic nie ma do podniesienia. Tu mamy stare przyciski, chodź zobaczysz, widzisz? Idę, jestem, jest i miecz, no. Dobra, ile razy trzeba nacisnąć? A, kod trzeba odgadnąć, poczekaj, lecę tam. I mamy tak, zbroja, mumia, dinozaur, ty idź tam. Dobra. Najpierw zbroja, potem trofeum. Zbroja. Mumia. Iść tam, naciśnij teraz trofeum. Tak, teraz. A potem katanę. Uwaga. Pyk. Dobra. Dobra, jeszcze dostał. Jeden przycisk. I miecz. Mamy to. Jest, let's go. Kodzik był mega easy, wiadomo, o co chodzi. Ale myślałem, że będzie porozmieszczany gdzieś na piętrach, ale taki łatwa misja, po prostu do fabuły. Dobra, kod odnaleziony i mamy wejście na dół, wow. Ej, szybko, tam może coś być dobrego. W sumie racja. Sekretne laboratorium. O, szczury! Dawaj. Kolejne nowe rzeczy, let's go! Szczury chyba były i tak w tamtym odcinku już. Let's go, kołowrotek. No wow, jest ten robot! Jest. Dobra, leży. Okej. Przejście na dół, uważaj, arena jakaś, nie, myślałem. To jest jakaś winnica. Bom. Dobra, padajcie. To jest jakiś magazyn chyba. Dobra, ale co my tu mamy znaleźć, halo? Wyeliminować na razie. Wszystkich. Dobra, ładnie dostają. Rzucam z daleka z rzutkami, ale dostał. Aż taki snajper jesteś? A co ty żeś myślał, Szaczku? No nie wiem, że nie trafiasz na przykład tak jak ja. Dobra, porobieni. Dobra, ten ma fajną tą włócznię, szkoda, że nie można mu jej na przykład... Idzie. Wow, widzę. Walę go z ulta. Okej. Dobra, leży. Porobiony, łatwo. Dobra, koniec. Do przodu mamy przejście, odblokowane. Musimy rozwalić to chyba. Tak jest, wow. Co jest, kto to? Dawaj go. Dobra. Jest kamienny człowiek. Jest kopalnia minecraftowa. Ta, w końcu dokopaliśmy się do jakiejś komnaty, widzowie. Na dół dawaj. Dawaj, diamenty. Mam nadzieję, że coś takiego fajnego znajdziemy. Low życie mam, low życie. Szaku, nie! Dobra, uderzam w niego z daleka. Gdzie ty jesteś? U góry? Nie, uciekłem tutaj do wyjścia z kopalni. Wow! Jest tutaj, faktycznie! Będę z nim walczył. Ult! Dobra, pomagam, jestem. Porobione. Dobra, leży, ładnie. O, tu masz, stare, tutaj dawaj, pizzę, dawaj. Zjedz sobie ją. O, stary, czy to widzisz? To jest podziemne miasto. Odszukaj sekretne laboratorium. Patrz, on do nas podejdzie? Dobra, wale go. Stary, to jest jakiś dżin. Widzę właśnie. Dobra. Dobra, ostro dostaję, łatwiutko. Padł. Wyjazd. Uważaj, bo piesek tutaj chce mnie podhaczyć. Dobra, padł. Wow. Oho, no to co, ulcik. Let's go. Ej, niepotrzebnie zwastowałem też ulcika. Nie, przydał się. To są kolejne. Nabijemy szybciutko ulta. Dobra, jeszcze jeden. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dostał w tą tarczę 7 rzutek. Farda bestia. Ciekawe, dobra, że oni się tyle pojawiają, niemożliwe. Po. Jeszcze chcesz? Dobra, mocny jest. Skubany.
Dobra, chyba. O, jeszcze tu zielony. Jeszcze, u góry. Dobra, patrz już. Tak. Tak jest, let's go. I do wyjścia. Sekretne laboratorium musi być już tuż, tuż. Tuż za rogiem. Jest, proszę bardzo. Faktycznie, mamy to. I jest coś. Kapitan Mucha. Wow, kapitan Bzyku. On się nazywa Baxter. I on czeka, aż z nim zawalczymy. Nie dotykaj tego, to napędza moje eksperymenty. O to zawalczmy, stary. Co jest, stary, co za życie traciłem? Mam 1 HP. Wow, bo za długo żeśmy czytali, co jest napisane chyba. Tak, no. Dostaję Baxter. Wal go ostro. Co on robi? On wypuszcza pewnie, tak, patrz, wypuścił z klatek kolejne pieski. Dostał, odleciał. Że on jeszcze umie latać, niesamowite. I patrz tutaj, normalnie ulta w kącie. Ha! Spadł na dół. On strzela, stary, uważaj. Chłopie, pada, jaka głupia muzyka w ogóle leci. No, porąbana. Złaś, co jest? Poleciał na niebo, raczej poleciał do góry. Ała. Ej, on też tak szybko rzuca, stary, musisz zrobić uniki. Tak, chcesz się postrzelać? To dawaj, gościu. Ale że on tak dostaje? Pyk. Jeszcze mu zostało tylko 2 HP. Dobra, ostatnie, stary. Dawaj. Ult! Tak jest! No i pada, jeszcze nie. Możemy go sięgnąć rzutkami. Dostał 4. To prawda, jest leży! Let's go. Ale żeś go ściągnął jak packą na muchy. O to chodziło. Tak jest, mamy to. Dobra, fajny był ten level, naprawdę przyjemny, mi się podobał, jeden z lepszych. Lecimy dalej i odblokowaliśmy nowe perki. Sprawdźmy pierw nowe perki, moi kochani. Level 6, czyli Os Attacks, ma teraz 3 karnistry. Czyli stary, możemy go 3 razy naładować. Będzie mega combo bombo. Epizod 5 za nami, lecimy z 6, go! Okej. Okay. O, kanały. Zaczyna się kanały. Kanały pod Nowym Jorkiem. Chyba nasz żywioł w sumie, stary. My się wychowaliśmy w kanałach, to prawda. Okej. Okay. Wow, mysza. Chyba jest akurat normalne tutaj, że myszy będą, czy tam szczury. Dostaję rzutką. Okej. Czy w ogóle tutaj mamy iść? Chyba raczej tak. Tak, jest, dobra, są też jeszcze pieski. Atakujemy ich. No ładnie sobie radzisz, ładnie, ja się przyglądałem. Dzięki. Wow, o nie, różowe! Co się dzieje? Różowych jeszcze nie było z siekierami, nie. Wariaty! Co jest grane? Dużo nowych mobów przed nami. Pyk. Okej. Stary, szary ninja, go nie było z takim długim mieczem, na pewno. Tak, szarego ninja jeszcze nie było. Jest tam biały, z taką maczetą, o panie. Dobra, porobiony. O nie, pojawił się ten silny, pudzian. Pudzian jest, widzę. Ulta na pudziana. Dobra, ładnie. Co jest, kolejny nowy bot? Patrz, strzelający. Wow! No to cyk z ulcika. Okej, wyjaśniamy go. Bomba. Porobieni, chyba koniec. Let's go. Lecimy dalej do kanału. Szczury! Szczury przetrwają, bo doskonale nurkują i pływają. Jak żółwie. Jak żółwie. Kałabanga, lecimy dalej. Okej. Okay. Jak co jest? Bitka, ja biję psa. Wow, pudziks. Jest pudziks, pudzilla. Ej, no mega dużo mobów jest, halo, nieuczciwe, nas jest 2. Ale my sobie damy radę z nimi. Dobra, ult odpalony. Dobra, czy też odpalać? Odpalam. Dawaj, pudzillę. Nice, ładnie. Dobra, pudzilla poszedł. No i to jest walka, nie? No teraz to się dzieje, a nie jak wcześniej. Wiedziałem, że trzeba kilka stage'ów przejść, żeby to się rozkręciło. Let's go. Następny odcinek kanału jest nieprzejezdny. Mam nadzieję, żółwie, że pamiętacie, jak surfować po kanałach. Oczywiście, że tak. Ja nic nie pamiętam. Damy radę. O tak! Co jest? Zobacz, surfujemy na deskolotkach! Wow. Po kanałach, niemożliwe. Uważaj na bomby. Właśnie widzę, dobra. A jakbym kamerę sobie zmienił, tak to wygląda z przodu, ale czad. Wow. Tu z kamerą będzie lepiej na F5, no. Woohoo. Mega lepiej. O, start jest wyścig, to ostatni ten śmierdząca ryba w kanale. Wow. Jestem! Ej, mega ciężko się tym sterowało, ale byłeś pierwszy, no. Wygląda na to, że musisz znaleźć sposób na otwarcie tych drzwi. Może spróbuj porozglądać się w innych częściach tunelu. Okej, okay, otworzyłem czerwonym przyciskiem drzwi jakieś. I tutaj mamy zawór do hydrantu. Ale żeby zawór zdobyć, pewnie trzeba się udać na górę? Nie. Gdzie on jest, ten chłop? Tutaj! On jest. Masz go? Nie, to nie on. Ale musimy poszukać zaworu, no. Dobra, znajdziemy. To na pewno. Mam! Znalazł od razu! Ale trzad! No to problem z głowy, brawo. Problemik z głowy, ale teraz gdzie mam zanieść ten zawór? Byku, gdzie go użyć? No... Tam, u góry jest go, patrz, tutaj po drabince takiej. A jest, faktycznie, no. I cyk. Myślałem, że nie ten tunel co trzeba wybrałem, ale na szczęście się udało za pierwszym razem, więc sztosik kabanosik, let's go. Oho.
O, nowe miejsce. Teraz... Tu jest zawór. Tak, klikam. Wygląda na to, że będziesz potrzebował jeszcze, nie wiem co to jest, po polsku. To jakieś jest urządzenie potrzebujemy. To jest ten kalkulator. Zaraz nam się wyświetli, co to jest. Okej, okay. Jakiś taki bloczek zaawansowany. Nie mam pojęcia. Wygląda jak jakaś bomba. Myślisz, że będzie bombardiero? Jest szansa. Wysadzimy te kanały. Stary, nurkujemy! Tak, co jest? W końcu nurkujemy jako żywy ninja, ale nie pływamy, tylko chodzimy. Musimy pokonać labirynt wodny. Nie wiem, czy dobrze poszedłem. Nie no, stary, to było oczywiste, że trzeba iść tu do góry, ja już jestem. Jesteś już? No tak, to wystarczyło tylko w lewo. A ty się zgubiłeś. Ale już doszedłem do ciebie, co ty chcesz, stary? Hop. Nie wiem. Mamy to. I walczymy teraz! Teraz jest walka! Panie, pudzian za tobą! Ult! Dawaj! Jaki pudzian za mną? Wpadłem na dół do wody, bez sensu, ulta zmarnowałem. Mnie zostawiłeś, ja ginę. Umarłem przez to, że mnie zostawiłeś, ała. No wiesz, Szako, trzeba było się nie podpisywać samemu na pudzille. No, moja wina. Dobra, stary, walcz z nimi, ja idę do góry, ja cię zostawiam. Okej, okay. Dam sobie radę. Ja sobie z góry poglądam walkę. Gdzie oni są? Zniknęli nagle. Bo ja poszedłem do góry i zniknęli, niemożliwe. XD. Lifehack. Dobra, tutaj trzeba to odstawić. Widzę. Dobra, ja dalej nie wiem co to jest. Znakomicie, znalazłeś wszystko. Teraz zakręć tym. Open. Odkręć zawór. Odkręcam, przekręciłem. Tutaj też muszę kliknąć. Tak, to zobacz, to był jakiś część od rur. Licznik jakiś, no. Okej, drzwi się otwierają. Dawaj, go. Idę. Nowy boss, Aliguator! Ej, ja używam tego czegoś. Tylko tak mogę złapać jakikolwiek sygnał telewizyjny. Będziesz musiał mnie pokonać, aby go zdobyć. Taki jesteś, Aliguator? Nie ma problemu. Leather, jak on się nazywa? Leatherhead. No. Chodź tutaj, Leatherhead. No dawaj go. Co wow, jest? On na czterech nogach łap. No, on tak szarżuje chyba. Dobra, padaj. Krokodyl dawaj, Leatherhead. To jest skórzana głowa, ale XD. Co on ci rzuca? Uważaj, on czymś rzuca. Dobra, gdzie on jest? Gdzie on jest? Mam ulta. Chodź pana czworaka, leci dopiero jeden HP stracił. Dobra. Nie. Ale skacze, co za chłop. Dostał z ulti. Uciek. Uciek pod wodę. Dobra, wrócił. Widzę. On do kanału ucieka. Idź tam na dół. Wyskoczył tędy, okej. Okay. On używa tych strumieni wody, żeby się przemieszczać. I nas oszukiwać. Nie mogę wyjść. Przytrzymaj spację tylko. I nie ruszaj się. Widzisz? Działa! Ej, mądre! Dobra, dawaj go ostro! I ulti teraz! Dostał Leatherhead! Drugie HP stracił! Ona też wale ulti, nie wpadłem, nie wierzę! Zrobiłeś wira do wody! Do wody! Tak! To nie miało tak być! Do spodu z nim! Ustaw sobie na rzutki, nie? Jak jest daleko, to rzutkami spamujesz prawym, a tak cały czas lewym bijesz swoje broni. A no tak to rzutka zawsze. Pam, bomba. Bak na samej broni muszę ustawione, to jest gorzej. Ozzy! Ostatnie HP mu zostało. Ozzy! Wjechałem w niego jeszcze? Gdzie? Rzutka! Uciekł. Na dół zjechał, nie! Zaraz nie wyskoczy możesz którymś, tak. Którymś strumieniem wyskoczy, tu jest. Dobra, tu jest, skacze. Ult! Dawaj! Lejesz go! No dawaj, padaj! Jeszcze nie padł, dobra, uważaj. No, wyskakuj! I ulti! Leżysz! Jest, leży, nice! Porobiony Leatherhead! Kałabanga! 7 level, moi kochani, ukończony! Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Sprawdźmy jeszcze my perksy. Ozzy Attack będzie trwał teraz 5 sekund. Jeżeli wytrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu kałabanga! No i oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, wbijajcie też do Szaka na kanał, bo tam codziennie wspólnie nagrywam Roblox. No i się to by było tyle, trzymajcie się, hej!